sobotę przed południem do Piotrkowa Trybunalskiego dotarły trzy autokary z dziećmi z domu dziecka w Kijowie na Ukrainie. Postój w Piotrkowie Trybunalskim spowodowany był ograniczeniem wynikającym z przepisów godzin pracy kierowców. Dzieci jechały wiele godzin z eskortą ukraińskiej policji. Droga przebiegała normalnie, ale kiedy chcieliśmy się zatrzymać przy toalecie, okazało się to niemożliwe, bo w pobliżu zaczął się ostrzał i musieliśmy jechać dalej. Blisko 200 osób, w tym 150 dzieci, zmuszonych było przerwać podróż i zatrzymać się na parkingu w Piotrkowie Trybunalskim. Tutaj serce piotrkowian okazało się wielkie. Robiący zakupy w markecie nie przechodzili obojętnie. Do dzieci natychmiast trafiła żywność oraz środki pierwszej potrzeby. Prawdziwa lawina pomocy ruszyła dzięki mediom społecznościowym. Szybko rzuciłem informacje na Facebooka do moich znajomych. Inni też, którzy już wiedzieli o tej sytuacji, powiedzmy, dawali taką informację do swoich znajomych. I w momencie, kiedy przyjechałem tam na miejsce, już zaczęło się to wszystko organizować na taką skalę, że mieszkańcy zaczęli przynosić przede wszystkim jedzenie, tak? Prezydent miasta polecił dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji udostępnienie natrysków nakrytej pływalni, a dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 udostępnienie pomieszczeń do odpoczynku. Do tej pani do szkoły jadą, trochę pobawiam się, trochę odpoczną i dalej będą jechać do Niemiec, bo już jest tam przygotowane dla nich, bo to jest dzieci z budynków dzieckich, niestety siroty, które nie mają opieki od matki, od ojca. Pomoc natychmiast zaoferowali też przedsiębiorcy. Firma Hering zorganizowała obiad. Inny przedsiębiorca opłacił tankowanie autokarów. Jak moglibyśmy nie pomóc, tak? Jeżeli widzimy taką sytuację, jaką oni mają dziś, no to jak możemy nie pomóc? Udzielona pomoc była szybka i spontaniczna. Przybyły na miejsce prezydent miasta Krzysztof Chojniak zapewnił, że piotrkowski samorząd jest przygotowany na przyjęcie uchodźców. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami wojewody, z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dzisiaj odbyłem też dłuższą rozmowę z panem wicewojewodą Tomaszem Ciepluchą na temat tego, jak mogłyby wyglądać dalsze dni. Więc będziemy podawać też informacje i numery kontaktowe, gdzie osoby, które nie tak jak dziś przejeżdżają tranzytem, bo przypomnę, że to jest grupa, która jedzie akurat przez Piotrków do Niemiec pod opieką z jednej fundacji. To jest ich kraj docelowy, ale trzeba się liczyć z tym, że w najbliższych dniach mogą się pojawić również takie osoby, które zechcą na terenie województwa pozostać. Ukraińscy uchodźcy byli pod wrażeniem wsparcia udzielonego im przez mieszkańców miasta w tym trudnym czasie. Chcę podziękować obywatelom Polski. Dziękujemy za przyjęcie nas na granicy, gdzie naszym dzieciom dano wodę, jedzenie. Widać tutaj przyjaźń i jedność. Tylko jednością, wspólnym dobrem możemy zwyciężyć. Piotrków Trybunalski dla ukraińskich uchodźców był tylko przystankiem na drodze. Celem ucieczki przed wojną jest jedno z niemieckich miast pod granicą francuską. Tam mają zapewniony dom.